Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Markowego Vloga o fotografii. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak poprawnie fotografować podczas jesiennego, zamglonego spaceru. Zatem czołóweczka i opowiadanko. Pierwszym problemem, z którym się bardzo często spotkasz, będzie niepoprawna ekspozycja. Nasz światłomierz jest skalibrowany do poprawnego dodania uśrednionej szarości, zatem zamglony dzień będzie wydawał się dla niego niepoprawną wartością i będzie próbował nasz obraz nieco ściemnić. Dlatego też dobrym pomysłem jest wprowadzenie korekcji ekspozycji, czyli dodania światła. Najczęściej czynimy to w trybach P, A i S poprzez przesunięcie znacznika plusik i minusik, czyli właśnie korekcji ekspozycji w kierunku plusa. Dosyć mocno możemy to przesunąć. Wówczas nasze zdjęcia przestaną być szare. Natomiast drugim problemem może być niepoprawne ustawienie ostrości przez system autofokusa. Jeżeli spotkasz takie problemy, to wówczas najlepiej użyć trybu ostrzenia ręcznego, czyli wyłączamy autofokus i ostrzymy ręcznie. W ten sposób pozbywamy się tego problemu. Czasami dodatkowym problemem może być wszechobecna wilgoć, zatem jeżeli długo fotografujesz, wystawiając aparat na przykład na deszcz, dobrze jest po prostu go przykryć torebką foliową, natomiast na obiektyw założyć osłonę przeciwsłoneczną, tak zwany tulipan, wówczas obiektyw jest chroniony przed kroplami deszczu, które mogą nam padać na przednią soczewkę. I tyle króciutkich jesiennych porad w dzisiejszym vlogu o fotografii. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam już na kolejny. Jeżeli uważacie, że warto, wciśnijcie kciuk do góry znajdujący się tam nieco niżej pod filmem. Wówczas będzie ten film mogło obejrzeć jeszcze więcej entuzjastów fotografii. Serdecznie zapraszam też do subskrypcji mego kanału na YouTube. Serdecznie Wam dziękuję. Do miłego zobaczenia na jesiennych spacerach. Pozdrawiam. Do widzenia. Dobranoc.